Kto się wstrzymał? Piotr Mojler, gdzie tam słowa? Ja się też wstrzymałam. Pani Ania, to bardzo bym prosił, abyście Państwo ponosili bliżej... Ale ja proszę, bo nie wiem, jak ma się Pani Ania, jeżeli nie mogę, to mnie boli. Pani Ania, to proszę głosować lewą ręką. Nie, właśnie, ale to jest bezpieczne, proszę patrzeć. Lewa ręka Panią nie boli. Ale ja jak tak, to może to tak widać. Dziękuję bardzo. Druk numer 527, projekt zarządu. No jakieś 30-50 jest, ale należą do decyzji. Czy pan radny uzyskał jakieś informacje? Nie odbiera. Nie odbiera. No ale ufamy, że pan przewodniczący rzeczywiście był zgodny, że sanitacja tych nie, tylko pojęcie pogodaja. No tak, pani radna zanurzuje telefon, to możemy odzwonić. Myślę, że to jest bardzo słuszny pomysł na następną sesję, jak będziemy głosować środki, to telefon zrobimy przerwę i będziemy głosować po wszystkich dyrektorach. Myślę, że to jest bardzo słuszne. Druk 527, projekt zarządu w sprawie projektu uchwały 470. Z dnia 14 października w sprawie ustalenia zadań do realizacji w ramach zadań powierzonych na prace remontowe drugich chodników oraz na budowę i modernizację ulic lokalnych wraz z oświetleniem na 2014 rok. Paragraf pierwszy. W ramach prac budowlanych i modernizacji ulic lokalnych wraz z oświetleniem zmienia się zakres rzeczowy zadania pod nazwą przygotowanie materiałów niezbędnych do budowy miejsc parkingowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla sięgacza ulicy Jańskiego od ulicy Ugorka do ulicy Jańskiego 1, kwota 37 tysięcy. Punkt drugi. W ramach prac budowlanych i modernizacji lokalnych wraz z oświetleniem wykonanie parkingu drugi etap przy ulicy Miechowity 15-17, kwota 223 zł. Na wykonanie parkingu drugi etap przy ulicy Miechowity 15-17, kwota 327 tysięcy zł. 328 tysięcy. Paragraf drugi. Powyżej mówiłem, korekcie uchwała w postaci jak załączniku. Państwo macie tam załącznik. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pani Karolina Łazutkiewicz, proszę. Manikowska, przepraszam, proszę bardzo. Troszkę nie rozumiem paragrafu pierwszego. Jak się zmienia ten zakres? Bo jakby jest opisany, jaki jest, a nie jest opisany, w jaki sposób się zmienia zakres rzeczowy. Jak się zmienia? Jest napisane, paragraf pierwszy, punkt pierwszy, tak? Tak. Jest napisane, że zmienia się zakres rzeczowy, cytuje się nazwę zadania, a później jest napisane, na co się zmienia. Chodzi, że ustala się, ustala się zakres taki z kwotą na dokumentację wysokości 300. Czyli zakres jest taki, jak bo wcześniej tak, bo wcześniej nie mieliśmy na to kwoty, uzyskaliśmy, przyszło do nas pismo. No tak, tak. Dokładnie. Okej. Proszę bardzo, pan radny Jacek Wojs. Proszę państwa, ponieważ ten sięgacz dosłownie o 15 metrów przechodzi koło tego nieszczęsnego kilkunastoletniego zapadliska, już wiele razy zasypywanego, ale wciąż pogłębiającego się, więc przypominam o tej sprawie oraz ENDY. Dziękuję bardzo. 14. No przy okazji oczywiście. Tak. Przy tej okazji bardzo wypadało załatwić. Proszę państwa, tak tu jest, przepraszam, ja też nie zrozumiałem tych sugestii pani Karoliny, bardzo słuszna. I teraz w tym paragrafie pierwszym, w punkcie pierwszym, w ramach prac budowlanej i modernizacyjnej ulicy z oświetleniem zmienia się zakres rzeczowy zadania, a pod nazwą to jest zadanie, które mamy w cudzysłowie. Do cudzysłowia tak się kończy, nie uwzględniamy kwoty, wpisujemy tutaj na zadanie. Państwo radni. I tutaj to, co jest na zadanie pod nazwą powtarzamy jakby w tym w cudzysłowiu i przyklejamy do tego kwotę 31 tysięcy. Rozumiecie państwo? Nie. Zmieniamy zakres. Określamy jakby zakres, bo zakres wcześniej. Ustala się kwotę. Zadana dotyczy kwoty, a nie samego zakresu. Zmieniamy praca, zadanie i tutaj
mamy w załączniku w paragrafie drugim w punkcie 5. Przygotowanie materiałów niezbędnych do budowy miejsc parkingowych wraz z uzyskaniem decyzji dla Sięga Czerwieńskiego, kwota 37 tysięcy. To nam wchodzi tutaj. Tak, ale to może napisać. Okej. Okay. Czy rozumiecie Państwo? Na zadanie i przenosimy tutaj z tego. Zadanie, przygotowanie materiałów niezbędnych do budowy miejsc parkingowych wraz z uzyskaniem. Po prostu punkt 5 przenosimy do uchwały, żeby to... Wygląda tak samo, tylko wprowadzamy coś z kwotą. Tak to nazywamy i tyle, a tam nie ma kwoty. Kwoty nie zmieniamy, bo nie przydzieliliśmy żadnej kwoty. Tak, kwota się pojawia. Tak, kwota się pojawia i teraz nazywamy to zadanie z kwotą. Ustalamy kwotę. To nie zamieniamy zakresu. Wtedy mieliśmy ustalony zakres bez kwoty, teraz zostaje zakres na sam, ale ustalamy kwotę. Tylko kwotę. Bo możemy nie zmienia się zakresu zadania takiego i takiego, tylko ustala się dla zadania takiego i takiego kwotę 67 tysięcy. Tak? Taka jest idea. Sprawdzasz tą uchwałę, w ogóle czytasz ją przed sesją, w ogóle ty zarządu. Ja je akceptuję. Ale powiem, bo to jest kolejny projekt zarządu, który wymaga jakieś autokorekty, tłumaczenie i tak dalej. Panie radny, wymaga korekty, a może pozwalają na projektach, które nie wymagają korekty, bo w ogóle nie istnieją. Mam pytanie, bo to jest kolejna uchwała zarządu, która wymaga albo autokorekty, albo wytłumaczenia, albo zgadywanie, o co w niej chodzi. Zarząd jest ciałem kolektywnym, więc mam pytanie, czy ten uchwała... Zarządu jest to dzisiaj pierwsza. No nie, no była autokorekta przy poprzedniej uchwale. Chciałem zmienić zarząd, trzeba jej przygotowywać uchwały. No bo to jest kolejna uchwała, która jest w czasie stanowić, o co tej uchwale chodzi. Więc mam pytanie do tak przy obu zarządu, czyli jakoś to sprawdzacie, kontrolujecie, czy to też tak jest rzucane po prostu na sesję rady i się zastanawiać, co z tego chodzi. Albo lepiej przygotowywać uchwały. To trzeba rozumieć. Łukaszu, przypomnę ci, że z panią uchwałą nie są te sprawy. Które? Zdanie wygląda to jakie było, ale faktycznie to jest skomplikowane. O co chodzi? Uchwalę się głosuje. Wcześniej były do uchwały komisji, także to nie ma wiesz. Po to jesteśmy, żeby też to korygować. No to nie ale też to robimy na sesji, dlaczego zarząd tego nie koryguje. Bo mamy taką tendencję, że chcemy się wszystkiego czerpiać. Możesz to pracować, że bardzo słuszna uwaga. Dziękuję pani Karolinie i panu Rafałowi. I zarząd tej autokorektą dokłada. W ramach prac budowlanych i modernizacyjnych ulic lokalnych wraz z oświetleniem zmienia się zakres rzeczowy dla zadania pod nazwą. To co staje w cudzysłowie jest. I ustala się kwotę 31 tysięcy złotych. Na zadanie. Na zadanie. No, na a tutaj jest w uchwale, już nie musimy w tym załącznik zmieniać. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie, Jacek, właśnie nie. Wiesz co, przepraszam panie radny. Ja teraz następny projekt, bo to tłumaczę kiedyś. To nie jest kwestia zasypania dziury, tylko kwestia rozkopania tego, załatania dziury. No i trzeba to zrobić przez MPWK, który ma naprawić tą dziurę. Ale to 12 lat trzeba na to przeznaczyć. Zmiany zaczęły się o tą mieszkaniu za zadanie nazwą. Dobra. Czy są jakieś głosy w dyskusji jeszcze? Ja też mam przywagę do paragrafu pierwszego na udało się. Tak, tylko ja na przykład rozmawiałem, tylko to jest tak, panie Stanisławie, będziemy rozmawiać z Kitem, żeby nam pomogli też pieniądze od
potem na mnie wejdzie, że mam dołożyć pieniądze na podniki wyremontowali. I tutaj nie rozmawiamy jako, nie musimy tego zmieniać, bo jedno i drugie zadanie z tego podnika i z naszych pieniędzy raczej się nie załapiemy. Zdarzy na przykład, że nie mogę parkingu tak bardzo okej. Za te gminy nie dosyć pieniądze. Tak, bo będzie na 2015. Panie Stanisławie, Więc jedno i drugie zdanie, powiedzmy sobie szczerze, że raczej ma małe możliwości tutaj realizacji z naszych pieniędzy i będziemy mieć 14. Czy jeszcze są głosy dyskusji? Tak, także tutaj przy czwórce opartym numer teraz nie ma kwoty. No nie mamy na razie w ogóle opracowanych żadnych dokumentów. Nie mamy tutaj z tego parkingu nic, więc musimy, na przykład musi w ogóle wystąpić proces komunalizacji tych działek. Jeżeli wystąpimy, to wtedy ewentualnie będziemy mogli określać kwoty na to i wprowadzać to w WPF-a. Ale to już proces się zaczął, rozumiem, tak? Proces się zaczął na zasadzie takie, że wyszły pisma, my wystąpiliśmy jako dzielnica, odpisała nam, wydział skargu nam odpisała, że działka nie podlega komunalizacji i teraz dzielnia występuje z dokumentacją i wszystkimi działaniami, żeby zacząć ten proces komunalizacji. Jeżeli to zacznie jakby ruszać, wejdzie to w tryby, wtedy my będziemy, powiedzmy, tutaj określać kwoty, tylko nawet na dokumentację my wtedy też nie damy pieniędzy, bo spółdzielnia to zrealizuje, a my będziemy ewentualnie tutaj partycypować w kosztach realizacji zadań. Czy są jeszcze jakieś głosy dyskusji? Widzę, dobrze. Przystąpimy do procedowania druku wraz z autopoprawką tutaj zarządu. Kto jest za poparciem druku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Uchwała została podjęta.